700 tysięcy złotych kosztowało wyposażenie laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zaprezentowano wyposażenie nowego laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki. Na wyposażeniu laboratorium znajduje się m.in. skaner laserowy 3D. Kompaktowe, przenośne urządzenie pozwala na skanowanie trójwymiarowych obiektów o skomplikowanym kształcie wraz ze zdejmowaniem tekstury tych obiektów. Wynikiem skanowania jest tak zwana chmura punktów, opisująca kształt skanowanego przedmiotu. Ze skanerem współpracuje drukarka 3D, najnowszej generacji aparatura do tworzenia modeli trójwymiarowych. To, co tutaj udało nam się w tym laboratorium zgromadzić, to właściwie zestaw, który obejmuje skaner, a więc urządzenie do tak zwanej inżynierii odwrotnej, czyli odtwarzania przedmiotów istniejących w przestrzeni rzeczywistej i przenoszenia ich do przestrzeni wirtualnej, którą kreuje komputer. To też samo przeskanowanie to jest dopiero pierwszy krok, bo my otrzymujemy z tego bardzo duże pliki, które tak naprawdę są zbiorem punktów połączonych trójkątami. Dopiero później w systemach CAD-owskich zamieniamy to na płaszczyzny, powierzchnie, typowe figury geometryczne, żeby to odpowiadało wymaganiom technologii i konstrukcji. W skład wyposażenia laboratorium wchodzą także pracownia systemów produkcyjnych. Składa się ona z ciągu mini urządzeń w pełni reprezentujących elementy realnej przemysłowej linii produkcyjnej. W skład pracowni wchodzą stanowiska transportu międzyoperacyjnego, urządzenia magazynowania oraz roboty i manipulatory do dystrybucji, kontroli obróbki, montażu, sortowania i temu podobne. Produkcja została całkowicie zautomatyzowana, w pełni zaprogramowana. Pozwala szkolić w projektowaniu zintegrowanych procesów produkcyjnych. Zaprezentowano także roboty zbudowane przez połączenie modułów ze specjalistycznych zestawów, na które składają się m.in. silniki, czujniki dotyku, koloru, natężenia światła, dalmierz. Pozwalają nie tylko poznać struktury i działania automatycznego układu, ale również ingerować w konstrukcję i oprogramowanie każdego z robotów. Roboty mogą zostać wykorzystane w sposób bardzo praktyczny, na przykład jako roboty inspekcyjne czy pomiarowe. Trzeba powiedzieć przede wszystkim, że to jest laboratorium dydaktyczne. Ono nie ma służyć celom badawczym, ale ma służyć temu, żeby nasi studenci w trakcie studiowania mieli możliwość praktycznej aplikacji tego, czego się nauczyli. A ponieważ w warunkach rzeczywistych, przemysłowych, gdzie oczywiście jest mnóstwo robotów, one wszystkie są zaangażowane w jakiś proces i tak naprawdę trudno jest tego wyłączyć. Gdzieś ten młody człowiek, przyszły inżynier, musi próbować swoich pomysłów, swoich umiejętności, bo przecież to, co Państwo dzisiaj widzieli, żeby te wszystkie urządzenia ruszały się, wykonywały jakieś funkcje, realizowały, to trzeba napisać bardzo czasem skomplikowany kod programu, który to wszystko obsługuje. I tego chcemy uczyć. No oczywiście Państwo widzicie jakiś efekt końcowy, ale to powstawało przez tygodnie. Robi się kolejne wersje, sprawdza, te programy nie wychodzą. Ale uczy to również naszych absolwentów, przyszłych inżynierów kreatywnego podchodzenia do rozwiązywania problemów technicznych. Pracownia została sfinansowana jako część projektu Inżynier na miarę XXI wieku, realizowanego na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki ATH z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość wyposażenia laboratorium wyniosła około 700 tysięcy złotych.